to terapia w służbie geriatrii. To temat drugiej już ogólnopolskiej konferencji ziołolecznictwa zorganizowanej w Katowicach. Gospodarzem był zakon Boni Fratrów, który ma wielowiekowe doświadczenia w stosowaniu ziół. Dziś prowadzi w Polsce 4 szpitale, domy pomocy społecznej, zajmuje się także produkcją preparatów ziołowych. Zakon od 400 lat opiekuje się chorymi ludźmi, szuka nowych sposobów pomocy w obszarze pomocy zdrowiu i leczeniu różnych chorób. I dlatego też jako brat Boni Frater i moi współbracia uznaliśmy, że dobrze jest promować to, co już zdobyliśmy, jednocześnie szukać nowych sposobów leczenia, a wiemy dobrze, że poprzez dzielenie się z ludźmi medycyny, ludźmi praktykantami, ludźmi, którzy badają zioła, możemy jak najwięcej odkryć. Jedno z tradycyjnych dziedzin, w których jesteśmy aktywni, to jest ziołolecznictwo, fitoterapia. Można powiedzieć, że narodziło się ono w przedwojennym Wilnie i później rozwinęło w naszej prowincji w czasach, kiedy właśnie prowadzenie szpitali i innych ośrodków było ze względu na panujący ustrój niemożliwe. Dziś pogłębiamy tą wiedzę zielarską, unowocześniamy. Chcemy, by te preparaty były dostosowywane do obecnej wiedzy lekarskiej, ale też chcemy dzielić się naszymi tradycyjnymi recepturami i wskazywać, w jakich sytuacjach preparaty ziołowe i ziołolecznictwo mogą być stosowane. Preparaty medyczne wytwarzane z surowców ziołowych cieszą się coraz większym zaufaniem. Coraz większa jest też grupa studentów medycyny zainteresowanych fitoterapią. My się cieszymy, że chociaż ta grupa niewielka tych młodych lekarzy, jeszcze nie lekarzy, ale ludzi, którzy są zainteresowani lekiem roślinnym. No i staramy się im wpoić miłość do leku roślinnego, a nie tylko do syntetycznego. Można bardzo dobrze łączyć i syntetyczny, i naturalny lek. To jest moim zdaniem nawet koniecznością dziejową w stosunku do różnych układów organizmu, przewód pokarmowy, układ nerwowy, prawda, czy krwionośny. Tu bardzo ładnie można łączyć lek syntetyczny z lekiem naturalnym, a w niektórych przypadkach nawet nie da się zastąpić lekiem syntetycznym, tak jak to jest w przypadku leków przeciwnowotworowych. Większość ze stosowanych leków przeciwnowotworowych to są leki pochodzenia naturalnego, więc nie uciekniemy na razie stosując tą metodę. Metoda jest zła, bo to jest działanie cytotoksyczne. My szukamy działania immunostymulującego, żeby ten lek nie niszczył komórki, tylko żeby on ją stymulował do obrony. Dyskusja zawsze jest lepsza od wojny i to nie tylko w przypadku polityki, ale także w przypadku spierania się ludzi leczących, zwłaszcza leczących. I mamy tutaj oczywiście różne głosy, głosy, które mówią o tym, że ziół nie powinno się stosować, bo wchodzą w interakcję z lekami. Z kolei głos inny, żeby jak najmniej leków stosować, a jednak więcej preparatów ziołowych. No, taka interakcja, taka rozmowa, taka dyskusja jest zawsze twórcza, bo z niej wynikają wnioski. Najgorzej jest, jak wszyscy się zgadzają. Prawda jest taka, że medycyna opiera się na faktach. Najczęściej mamy poszczególne doniesienia naukowe, które, no i przede wszystkim doniesienia pacjentów, a więc tak zwaną wiedzę potoczną, która w wielu przypadkach okazuje się być wiedzą dość istotną. Jeżeli chodzi o żołądek, no nigdy nikt nie kwestionował dobrego wpływu na błonę śluzową żołądka siemienia lnianego, które jest pomocnicze. Natomiast o ile mamy badania mówiące o tym, że konkretny lek stosowany w profilaktyce owrzodzeń zmniejsza ryzyko o 60%, na przykład tak jest w przypadku pantoprazolu, to nie mamy doniesień, że stosowanie siemienia lnianego zmniejsza ryzyko owrzodzeń o 40%. Więc oczywiście wspomaganie jak najbardziej, działania pomocnicze jak najbardziej, zwłaszcza ochronne. Natomiast no, trzeba o tym pamiętać, że jednak jeżeli mamy już to ryzyko, to potrzebujemy terapii, która jest oparta na faktach. Leki ziołowe, podobnie jak i syntetyczne, należy stosować rozsądnie, zawsze konsultując się z lekarzem. Często bowiem, co było jednym z tematów konferencji, mogą one wchodzić w interakcję.
Zioła w polskiej tradycji były zawsze obecne. Dziś jednak coraz śmielej sięgamy po surowce z odległych stron. Polska stała się otwarta na świat i przyjeżdża do nas mnóstwo bardzo interesujących surowców, o których ludzie bardzo mało wiedzą. Motto konferencji to jest zioła w geriatrii i dlatego chciałam pokazać, że zarówno te zioła z bliska, bardzo dobrze ludziom znane, przydają się seniorom. Do takich ziół na przykład należy dziurawiec czy mięta. Wiele można by wymieniać takich interesujących surowców, a równocześnie do nas z daleka przywożone są ciekawe surowce, na przykład takie jak peruwiańska maka. Wiadomo, że one dodają witalności ludziom żyjących w trudnych warunkach. Ponieważ granice są otwarte i wiele tych surowców jest przywożonych, to chciałam o nich opowiedzieć, że one polskim seniorom również się przydadzą. Wiemy, że organizm starzeje się w różnych mechanizmach. Jednym z takich mechanizmów jest mechanizm wolnorodnikowy, czyli tworzenie się wolnych rodników w organizmie. Te wolnorodniki można neutralizować poprzez stosowanie antyoksydantów, czyli substancji, które mają takie własności. Najczęściej czerpane są one z owoców i warzyw o kolorze fioletowym, niebieskim, zielonym, albo wręcz po prostu należy jeść takie owoce i warzywa o tym kolorze. Drugi mechanizm, który chciałem przedstawić dzisiaj w skrócie, to mechanizm telomerowy, czyli składanie się telomerów i mamy takie zioło, które jest w stanie ten mechanizm opanować, to korzeń tarczycy bajkalskiej. Wiemy też o tym, że organizm starzeje się w mechanizmie kumulacji odpadów, czyli metabolitów w organizmie i tutaj na przykład pyłek pszczeli znakomicie sobie z tym radzi, eliminując z organizmu ołów i hipofuscynę. To są takie główne trzy, ale takim najważniejszym i chyba najbardziej istotnym jest resweratrol, czyli esencja wina w kroplach podawany podjęzykowy, powoduje, iż stymuluje specjalne białka zwane sirtuinami. Te sirtuiny sprawiają, że żyjemy dłużej. Przynajmniej tak wynika z badań naukowych na zwierzętach, które stymulowane resweratrolem żyły o 40% dłużej. Ja jestem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. My się zajmujemy rozkładaniem ziół na czynniki pierwsze i ten kwas rozmarynowy bardzo nas interesuje. Okazuje się, że on fantastycznie wpływa na aktywność mózgu i może seniorom pomóc. Również ludzie, którzy piją na przykład herbatkę z szałwii, mają spowolniony rozwój procesów prowadzących do Alzheimera. Więc takie zioła właśnie bogate w kwas rozmarynowy bardzo chciałabym polskim seniorom polecić. A przecież szałwie, rozmaryn mamy blisko. Tego typu spotkania jak dzisiejsza konferencja służą właśnie wymianie doświadczeń, opowiedzeniu tego, jak dziś wygląda ziołolecznictwo bonifraterskie i jaką działalność prowadzimy właśnie jeśli chodzi o opiekę i pomoc dla osób chorych.